Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne bliźnięta na czytaniu miłosnym na miesiąc maj bieżącego roku. Dzisiaj czytanko przy pomocy tych oto talii. Talia główna, tarot 4 pory roku. Dopowiadać będę mniejszą wersją Witches Tarot. Następnie jedna karta afirmacyjna, potęga myśli, odnajdź siłę w sobie. I na zakończenie anielski klucz, aniołek. Przypominam, że jest to czytanie ogólne. Nie z każdym może rezonować, dlatego obejrzyjcie sobie dodatkowo film ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Jeżeli takiego znaku jeszcze nie znacie, kliknijcie w link pod tym filmem, przeniesie Was na stronę, gdzie możecie go sobie obliczyć. Następna sprawa, ja nie wiem, czy Wy nie, na pewno nie oglądacie całego filmu, tylko przesuwacie sobie. Pytacie mnie, czemu dla par, czemu dla par a single? Przecież ja zawsze na początku filmu mówię, kochani, że pierwsza część filmu jest dla osób, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej, są w związku. Druga część filmu jest dla osób samotnych, tak zwanych singli, tak? I jeszcze proszę Was ostatnio, żebyście uprzejmie dali w komentarzu odnośnik czasowy, gdzie te single się rozpoczynają. No to dlaczego Wy nie słuchacie tego, co ja mówię? No, moi mili, no troszeczkę przesunąć sobie tym suwaczkiem i znajdziecie. Jest i dla par, i dla singli, więc nie piszcie mi w komentarzach, że ja tylko myślę o tych, co są w związku, tylko pary, pary, pary. Myślę też o singlach, kochani. I no, przykro mi jest, jak po prostu, no, niektóre takie roztrzepane osoby są i nie wiem, nie potrafią się albo zrozumieć tego, co ja do Was mówię, albo po prostu, no, przesunąć sobie ten film o tam paręnaście minut. Ale już, kochani, mniejsza o to, nie będę się tu bliźniąt czepiać, ale uczulam Was, żebyście po to tam w komentarzach, mówię, widzowie sprytni, którzy wyłapią czasówkę, piszą Wam przecież, kiedy jest odnośnik do singli. Więc jest i dla par, i dla singli. I teraz tak. Po lewej stronie jest Wasza energia, moje kochane bliźnięta, po prawej jest energia Waszego partnera, ale ponieważ jest to czytanie ogólne, więc jeżeli ta prawa strona, będziecie czuli, że to jednak dotyczy się Waszej osoby, Wasze przemyślenia, zamiary, uczucia, po prostu odbierajcie to czytanie na zasadzie odbicia lustrzanego. No dobrze, to by było na tyle. Karty mam już przetasowane, za chwilę je przełożę, przejdziemy do czytania. Mam nadzieję, że zostawiliście już subika, łapeczkę w górę. Będzie mi niezmiernie miło. Bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję też wszystkim osobom, które wspierają mój kanał. Teraz na dniach pojawi się dodatkowy materiał pokazujący najbliższe 4 miesiące na sprawy uczuciowe, finansowe. Więc zachęcam, ale będzie to tylko dla tych osób, które wspierają mój kanał. Jest to taka dla nich nagroda, wyróżnienie, gdzie poświęcają te 2 zł miesięcznie, żeby mieć dostęp do dodatkowych materiałów. Więc te osoby, które są zainteresowane, zachęcam. Szczegóły będą na społeczności. Można też kliknąć ten przycisk wesprzyj obok przycisku subskrypcja, tak? I przeniesie Was Wam na stronę. No niecałe 2 zł miesięcznie i macie dostęp do większej ilości filmów. I teraz będę tak robić, że te wszystkie dodatkowe materiały będą dla wspierających. Dla reszty widzów będą ogólne czytania, tak jak do tej pory, miesięczne i na miłość. Kochani, tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne. Przechodzimy do czytania. Moi drodzy, przekładamy talię i już rozkład robię dla par. Miłość, uczucia, związki. Maj 2020. Zaczynamy. Pokażcie karty. Co bliźnięta myślą na temat swojego partnera bądź partnerki? 10 kielichów. Uwielbiam tą kartę i w tej talii. Dla mnie to jest taka pełna, szczęśliwa rodzina. Bardzo ładna karta. Co Wasz partner, partnerka myśli o Was? 4 kielich. Co bliźnięta czują do swojego partnera bądź partnerki?
trzy kielichy. Co wasz partner czuje do was? Będę mówiła ogólnie partner, ale wiadomo, jeżeli słuchają mnie panowie, czyli wasza partnerka, tak? Karta sądu ostatecznego. Jakie są zamiary bliźniąt względem partnera, partnerki? Kochankowie. Jakie są zamiary waszego partnera względem was? Księżyc. Jak bliźnięta traktują swojego partnera? As buław. Jak wasz partner traktuje was? Sześć mieczy. No kochani, tutaj mi się coś zaczyna nie podobać. Ale też może być ok, no, jeżeli gdzieś tam ktoś utknął za granicą. Zobaczmy dalej, co was łączy, bliźnięta i waszego partnera. Karta siły. A co lub kto was dzieli? Karta głupca. No właśnie, i albo podróż, albo dzieci, albo to, że działacie na zasadzie ryzyk fizyk, tak? No dużo ryzykujecie. Jest jakieś ryzyko pomiędzy wami. No i zaraz będzie kilka wersji. No dobrze, przerobimy wszystkie. Kochani, początek maja. Co tam się między wami dzieje? Siedem denarów. Połowa maja. Rycerz denarów. Jakiś zodiakalny byk. Tu mamy lwa, ale też mamy byka. Więc tutaj musicie mieć cierpliwość anielską może do tego byka, albo no, musicie się tutaj wykazać umiejętnościami swoimi i coś zadziałać na tą trudną sytuację z bykiem. I koniec maja. Arcykapłanka. W tle czytania mamy pazia denarów. Kochani, najpierw zrobię tą miłą wersję, ale no nie wiem, czy tu dobierać karty. W sumie to nawet nie wiadomo po co, bo tak wszystko jest ładnie tutaj, klarownie. No dobiorę, żeby się upewnić. Ta czwórka kielichów. Dlaczego jest ta czwórka kielichów? A, bo z wyjazdem coś związane, z podróżą. No to pewno jak większość osób teraz. No to, co mi piszecie w mailach i komentarzach, to jest właśnie. Chciałam do niego wyjechać, utknęłam, bo nie mogę, bo samoloty nie działają, pociągi nie działają, granice zamknięte. Chciałem wrócić z pracy z zagranicy, nie mogę wrócić do żony, do dzieci, bo utknąłem, tak? No kochani, to co się teraz dzieje, to jest masakra jakaś, no. Tak są rodziny porozdzielane, że to coś okropnego. Mam nadzieję, że już niedługo no, zwolnią te restrykcje, bo to przecież, no jak to tak może być? Ile można tutaj chować w sobie tą cierpliwość. Szóstka mieczy. No tak, no chcę do żony, do dzieci, no. Podróż do żony, do dzieci.
Tutaj też w sercu powrót, chce wrócić, chce, żeby się sytuacja poprawiła, aż się ten wasz partner wyrywa. Tęskni za wami bardzo. No ale jakieś jest ryzyko, no nie może ryzykować, bo dostanie albo mandat, no właśnie, i tutaj się coś wali, jakieś nerwy, jakieś decyzje trudne, no właśnie trudna decyzja odnośnie tego byka. A bliźnięta też są zakochane, bardzo. No ale poczekacie troszeczkę i wróci z tej zagranicy, tak? Więc trzeba się tutaj wykazać po prostu cierpliwością. Ta arcykapłanka, kto to jest? I karta Słońca. Jakaś kobieta z rodziny, ewentualnie nauka dzieci. Ale to dobra, zaraz wrócimy jeszcze tutaj. Bo tutaj ten paź denarów też może mówić o nowej pracy albo nowej jakiejś nauce, nauka dzieci, tak, edukacja. Jakieś rozliczenia, być może nowe inwestycje finansowe, kursy, egzaminy. No jeżeli ktoś chce tutaj zdawać egzaminy na studia, to zda spokojnie. Bardzo ładnie, to od razu już wam mówię. Jeżeli macie dziecko, które tutaj ma zdawać jakieś egzaminy. No dobrze, ale przejdźmy do tej drugiej wersji teraz. Już się zastanowiłam, więc tak. Kochani, pierwsza wersja jest taka. Najpierw powiem ogólnie, co wy sobie tutaj myślicie. Co myślicie o swoim partnerze? No jest wam po prostu dobrze. Sytuacja jest po prostu ustabilizowana, macie spokojne, harmonijne życie. Żyjecie sobie z partnerem życiowym albo z mężem, z żoną. Być może macie dzieci, jakiegoś zwierzaka i prowadzicie sobie szczęśliwe życie, szczęśliwy żywot. Ogólnie jesteście spełnieni, ustabilizowani, zorganizowani i jest świetnie, tak? Bliźniak jest szczęśliwy. W sercu trzy kielichy. No jest szczęście, jest zadowolenie, pozytywne emocje, radość. Bliźniak bardzo się cieszy, jak wy wszyscy jesteście razem, tak mi się wydaje. Jak jest pełna, kompletna rodzina, bo jak nie ma któregoś z członków rodziny, to bliźniak być może jest smutny i właśnie jakiś rozżalony. Więc tutaj no, bliźniak bardzo się cieszy, że być może spotka się niedługo z najbliższymi. Być może ta rodzina będzie wkrótce pełna, będzie jakiś powód do radości, jeżeli być może partner bądź partnerka wróci z zagranicy bądź po jakimś dłuższym okresie izolacji, tej kwarantanny, tak? No, trójka kielichów może też mówić o tym, że bliźniak jest w romansie, jest w związku, jest w trójkącie, tak? Jest w trójkącie. A chciałby być może założyć rodzinę, albo zdaje sobie sprawę z tego, że jego partner ma rodzinę, tak? Ma dzieci, być może. I dlatego te dzieci tutaj są, no i to ryzyko, o którym mówiłam, tak? Bo jeżeli bliźniak wchodzi w trójkąt i zdaje sobie sprawę, że ten wasz partner ma rodzinę, ma dzieci, no to ryzykuje, tak? Ale co chce zrobić? No nadal chce utrzymać ten związek, tak? Bo jest zakochany. Zakazana miłość. Natomiast w tej wersji tutaj, gdzie mąż prawdopodobnie albo żona wyjechali i no nie może się dostać tutaj do rodziny, no to jest miłość, jest partnerstwo i jest, że tak powiem, kurczę, co mi znowu tu nie chce. O, może tak będzie lepiej. O, światła trochę potrzebuje kamerka. Może jak były jakieś wątpliwości, no to tutaj wiecie, że musiała być podjęta jakaś ważna decyzja względem partnera, tak? Bo jest praca, bo jest praca. I zdajcie sobie sprawę, że być może tutaj no, ta praca niestety stoi pomiędzy wami. Natomiast jeżeli sobie bliźniak zdaje sprawę, że wchodzi w rodzinę, czyli jest w trójkącie, wchodzi pomiędzy jakiś związek, to no, chce dalej to szlifować, tak? Może z panną,
Może, bo tu znowu wyszedł ten paść denarów. Może z bykiem, może koziorożcem. Nie wiem tego. Ale na pewno bliźniak jest zakochany i cały czas, i podjął już decyzję, konkretną decyzję, że nadal chce tutaj w to wchodzić. Więc może być jedna wersja i druga wersja. Piszcie w komentarzach, która do Was bardziej pasuje. Jak bliźniak traktuje swojego partnera? No jest zauroczony, zafascynowany, chce kontynuować tą relację, jest wielka namiętność, jest fascynacja swoim wyglądem fizycznym, więc partner Wam się bardzo podoba, bardzo Wam imponuje. No i chcecie stworzyć nadal to, co razem tworzycie, tak? Bardzo mu ufacie, nie boicie się, no i tutaj działacie razem, tak? Planujecie wspólną przyszłość. No i jest szansa na ognisty romans. Więc bliźniak jest zauroczony, zafascynowany i no macie fantastyczne karty, więc Wy na pewno tutaj nie odpuścicie. I teraz tak, pierwsza wersja odnośnie Waszego partnera. Jeżeli utknął gdzieś w podróży, to bardzo tęskni i tak już mu się nudzi, jest tak zniechęcony, zirytowany tą sytuacją, która się dzieje na zewnątrz, bo czuje się zamknięty w domu. I teraz nie wiem, czy nie może opuścić właśnie jakiegoś kraju, czy wrócił już za granicę, ale jest na kwarantannie, tak? Jest to związane z podróżą. No on już ma dosyć i czeka na zmiany, kiedy sytuacja się poprawi, żeby mógł przyjechać, żeby mógł wyjechać, żeby mógł ruszyć w drogę, tak? I do Was oczywiście tutaj przyjechać, bo on chce tutaj do Was jak najbardziej przyjechać. Natomiast ta druga wersja, jeżeli bliźniak wszedł w trójkąt, gdzie zdaje sobie sprawę, że partner ma rodzinę, to ten partner nudzi się już tym romansem z Wami. Tak? Że dla niego to jest tylko romans i nic więcej. I znudził się, być może chce zrezygnować, być może jest jakaś rutyna, być może zastanowił się, że jednak no, niech to zostanie tylko romansem. Więc już tu tak jakby, no nie wiem, się nasycił, zadowolił i chce sobie odpuścić, tak? Więc no, mogą być dwie wersje, no mówię, jedna ta dobra, druga ta troszeczkę gorsza, ale też tak może być, kochani. Co na pozycji serca? Na pozycji serca mamy kartę świat. No właśnie, jest pięć mieczy. Czyli może bardziej ta druga historia, ale niekoniecznie. Karta świat pokazuje, że Wasz partner koniecznie chce wrócić do domu. I koniecznie chce zakończyć definitywnie jakieś sprawy, które się teraz toczą. Czyli po prostu, jeżeli jego celem jest powrót do domu, no to jak najszybciej chce to, że tak powiem, pozytywnie zakończyć. To jest bardzo dobra karta, bo mówiąca o tym, że rozwiąże się pozytywnie jakiekolwiek problemy. Sytuacja się unormuje, uzdrowi, wszystko będzie dobrze, ale trzeba być może troszeczkę poczekać. I dlaczego ta piątka mieczy? Ponieważ on planuje i myśli za wszelką cenę wrócić do domu, tak? Więc to jest ta wersja, mówię, dla tych, co tam praca rozdzieliła i gdzieś tam partner utknął. On pragnie za wszelką cenę wrócić do Was. Nawet ta karta pokazuje, jak on tu biegnie w Waszą stronę, tak? Natomiast druga wersja, jeżeli chodzi o romans, zdaje sobie sprawę ten partner, że z Wami to była tylko przygoda i teraz, no niestety, oszukuje Was, potraktował nieładnie, bo chce wrócić do rodziny. Planuje wrócić do rodziny, pogodzić się być może z żoną. No i tutaj niestety zakończyć ten romans. Więc tak to wygląda, kochani. Jakie są zamiary teraz partnera? I teraz tak, dla tej pierwszej wersji pozytywnej bardzo za Wami tęskni, no jak najszybciej chce coś zrobić, coś wykombinować, żeby do Was po prostu wrócić, tak? Cały czas działa i stara się no po prostu opanować ten smutek, tęsknotę i przeczekać to. No, marzy o Was, tęskni i intuicyjnie wie, że już niedługo być może będziecie razem. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o to, że partner chce jednak wrócić do tej rodziny, bo z Wami to była tylko przygoda, oszukuje Was i ukrywa to przed Wami. Być może ukrywa drugą kobietę spod znaku ryb, bądź mężczyznę. No sytuacja jest niejasna. Ma jakiś sekret, o którym nie chce Wam mówić.
jest, że tak powiem, nieuczciwy. No właśnie, jest tutaj 7 buław, to znaczy, że chowa jakąś tajemnicę, której bardzo, bardzo, zobaczcie, walecznie pilnuje. On po prostu no, nie da wejść w swoje życie prywatne. Mało być może mówi o sobie, nie odkrywa się przed wami. No ma jakieś sekrety, o których nie wiecie. Bardzo broni prywatności. Więc to może być taka sytuacja. Natomiast w tej pierwszej wersji będzie walczył zaciekle jak lew o to, żeby do was wrócić, bo bardzo za wami tęskni. I chce rozwikłać tą niejasną sytuację, żeby wreszcie wiedzieć, na czym stoi, kiedy będzie mógł do was ruszyć z podróży, z tej pracy. No i lecimy dalej. Jak was partner traktuje? Pierwsza wersja, no co? No chce jak najszybciej do was wrócić, czyli podróż znowuż, tak? Planuje jak najszybszą zmianę na korzyść, żeby wrócić do swojego wygodnego mieszkanka, gdzie czeka piękna, atrakcyjna małżonka bądź partner, dzieci, ogólnie rodzina, gdzie czuje bezpieczeństwo, spokój, wsparcie i że ktoś na niego czeka, tak? Ktoś, kogo kocha. Natomiast druga wersja, no niestety, ewakuacja z relacji i wracam do żony, tak? Bo ja wam mówiłam, kochane bliźnięta, te, które są w romansie i zdają sobie z tego sprawę, że to jest trójkąt, że świetnie się bawią, że jest wam dobrze być może w sprawach intymnych, macie świadomość tego, że ten partner ma żonę, dzieci bądź rodzinę, mimo wszystko chcecie to utrzymać. Ale niestety partner was oszukuje, bo dla niego to była tylko przygoda, tak naprawdę on chce wrócić do żony, po prostu. Chce z powrotem wrócić do żony. No więc uważajcie tutaj, do żony bądź męża, tak? Teraz tak. Co was łączy? No właśnie. I dla pierwszych tych pozytywnych wydarzeń, no, te nagłe, niespodziewane wydarzenia powodują, że no, macie jeszcze siłę i wytrwałość ku temu, żeby tutaj no, czekać, tak? Być może na tego byka, być może na tego lwa. Że trzeba coś zaplanować sprytnie, no i nie poddawać się i walczyć. I da się szybciutko opanować tę sytuację, więc te problemy niedługo się skończą. Natomiast no, te bliźnięta, które są w romansie, w trójkącie, no za wszelką cenę będą chciały tutaj walczyć o tego partnera, bo czują, że tracą grunt pod nogami, że coś niespodziewanego może się wydarzyć, po prostu no, zakończy się cała ta przygoda między wami. Być może z lwem albo z bykiem. I tutaj co was dzieli? W pierwszej wersji, no ta podróż, tak, i ryzyko, że nie będziecie ryzykować, bo jak was złapią na granicy, po pierwsze nie przekroczycie granicy, możecie dostać jakiś chory mandat, bardzo wysoki, no albo mieć po prostu nieprzyjemności i jakieś tam konsekwencje prawne. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o ten romans, ten trójkąt, na przeszkodzie mogą być dzieci, że być może partner nie zrezygnuje dla was, nie zrezygnuje z dzieci dla was, tak? Dla was z dzieci. Że też nie chce ryzykować, boi się ryzyka, że być może ten wasz romans wypłynie i wtedy żona się z nim rozwiedzie, straci całą rodzinę. Głupiec pokazuje też niedojrzałe zachowanie waszego partnera, że być może no, on jest jeszcze taki niedojrzały, że jeszcze lubi się, że tak powiem, pobawić, nie traktuje was poważnie, nie traktuje rodziny poważnie. Tak naprawdę to taki duży Piotruś Pan, który głupio postępuje, podejmuje jakieś nieprzemyślane decyzje, dużo ryzykuje, no i jest takim wolnym duchem, tak? Takim młodzieniaszkiem, który jeszcze sobie hasa i cały czas właśnie ryzyko, 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 ale jak w końcu spadnie tutaj z tej przepaści, to tak się poobija, że długo być może będzie musiał te rany goić. Więc tak tutaj wygląda, kochani. I teraz tak, początek maja. Co my tu mamy? 7 denarów. Te osoby, które chodzi o pracę i tam czekają na męża bądź partnera, no jeszcze cierpliwie musicie poczekać, ale już się zbliża konkret, czyli myślę, że już w połowie maja no, będziecie widzieć ukochanego bądź ukochaną z powrotem w domu, przywiezie dużo pieniążków, prezentów, będziecie bardzo, bardzo zadowoleni. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o ten związek taki trochę toksyczny, ten trójkąt, no to bliźniak będzie czekał na to, co wasz partner zrobi.
Będziecie taką bierną postawę przyjmować. Zobaczymy, co dalej z tego będzie na zasadzie. Połowa miesiąca, no pojawia się tutaj właśnie ten zodiakalny byk, rycerz denarów. Przywozi coś ładnego. No i macie tego partnera przy sobie, tak? Te panie bądź panowie, którzy z utęsknieniem tutaj czekają na swojego partnera życiowego, który gdzieś niespodziewanie ten wirus po prostu, no, przyblokował, tak? Że nie może do was wrócić. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o ten romans, myślę, że będziecie się zastanawiać, czy naprawdę warto tutaj być z tym mężczyzną. No może, możecie się spotkać, może wam tam kupić coś ładnego. Mogą być jakieś konkretne decyzje przedstawiane. Bo ten rycerz denarów to jest taka bardzo, bardzo wolna energia. To są jakieś realizacje planów, tak. Czekamy z zadowoleniem na to, aż coś tam się zrealizuje i do nas przyjdzie, pomalutku oczywiście. No i myślę, że macie nadzieję, że jednak no, partner wróci tutaj jakoś, jakąś konkretną decyzję przedstawi. Może być też taka sytuacja, że dacie sobie spokój z tym partnerem, o którym tu jest czytanie, a pojawi się jakiś zodiakalny byk, który zawróci wam w głowie i po prostu z nim zaczniecie flirtować, romansować i stwarzać jakąś być może w przyszłości relację. Koniec maja. Mamy arcykapłankę i kartę słońca. Arcykapłanka to jest ogromna wiedza, przezorność, przewidywalność, ale też skromność, cierpliwość i zdolność do takiego właśnie przewidywania różnych faktów, tak? To są też tajemnice, to jest też intuicja. Myślę, że coś związanego właśnie z dziećmi, z rodziną, z poczuciem bezpieczeństwa, ale też z naiwnością troszeczkę, bo te dzieci są takie naiwne i takie troszeczkę właśnie, tak jak ten głupiec tutaj, czasami no, ryzykują swoim zachowaniem. Ojejku, jak mi się ziewnęło. Przepraszam, kochani. Arcykapłanka jest to nieodkryta tajemnica, ale to jest wielka miłość. Wiedza, mądrość. Ojej, poczekajcie, kochani, bo muszę się skupić. Słowo mi uciekło. Nie przypomnę sobie. Chodzi mi o to, że takie odpowiednie podejście do tej rodziny, takie rozważne, że właśnie na spokojnie, bez emocji, wszystko udaje się tutaj na koniec miesiąca pozałatwiać. No tak jak mówię, może tutaj być jakaś nauka też dzieci, jakieś zdawane egzaminy, że zdaliście egzamin tutaj przed rodziną, tak? Że wszystko się jednak udało i możecie się cieszyć swoją obecnością. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o ten romans, no prawdopodobnie będziecie tutaj ukrytą kochanką bądź kochankiem, który jest skrywany przed rodziną i dziećmi, tak? Więc być może no jednak z tym partnerem tutaj się spotkacie i dojdziecie do jakiegoś porozumienia, że niech zostanie tak jak jest. Tylko utrzymajmy to w sekrecie przed rodziną, przed dziećmi, żeby to nie wypełzło gdzieś właśnie poza wasze ramy. Więc tak wygląda, kochani, ten maj. Tak, i tutaj jakieś wiadomości, sprawy urzędowe, bądź no, taka pewność siebie też, no i poważna być może rozmowa, więc tutaj mówię do tych osób, które są w związku takim w romansie, że jeżeli jesteście przekonane, że chcecie zostać tą kobietą bądź mężczyzną w ukryciu, bo sprawia wam to przyjemność i postaracie się, żeby żadne wiadomości nie dotarły do rodziny, no być może partner zdecyduje się, żeby tutaj z wami zostać.
Dobrze, jak wygląda, jaka jest rada dla Was na ten maj, moje kochane bliźnięta? Karta głupca, no właśnie, no to idź w to nowe. Zaryzykuj, ryzykuj. Jakiś nowy etap, może coś tutaj uzgodnicie. To jest jakaś przygoda, może chodzi też o dzieci, ale raczej jakieś ryzyko, jakiś początek poprzez ryzykowne decyzje. No, idź za tym, jeżeli to akceptujesz. Natomiast na co uważać, bądź na kogo? Karta strzelca, karta umiarkowanie, żebyś panował, bliźniaku, nad sytuacją, tak, żebyś kontrolował siebie i swoje czyny, swoje zamiary, swoje emocje. No bo jeżeli już decydujesz się na ukryty związek, no to musisz się pilnować, tak? Żeby nigdzie to nie wyszło, żeby nie zranić kogoś, nie zranić siebie i innych. Bo to umiarkowanie to jest spokój życiowy, tak? I równowaga. Samokontrola nad swoją tutaj, no, osobą. Więc tak wygląda, moi kochani, to czytanie. Zobaczmy jeszcze dla Was afirmację. Natomiast dla tej wersji jeszcze powiem tutaj, jeżeli chodzi o te sprawy zawodowe i powrót do domu, no to też uważajcie nad opanowaniem, panowaniem nad sobą, tak? Żeby gdzieś tu nie wybuchnąć, no i nie zrobić z jakimiś tam urzędasami awantury, bo jeszcze Wam tam dadzą jakieś kary, więc po co? Trzymajcie wszystko pod kontrolą i uważajcie na jakiegoś zodiakalnego strzelca, bo on niekoniecznie może być dla Was, no, jakiś taki szczery i lojalny. Afirmacja: chcę przestać walczyć. O, proszę bardzo. Pozwalam innym doświadczyć tego, co jest im potrzebne. Bez przeszkód mogę tworzyć to, co ma dla mnie znaczenie. Chcę przestać walczyć. Piękna afirmacja, bliźniaku. No, daję do myślenia. I aniołek: rozkoszuj się życiem. No pewnie, życie mamy jedno, obecne, więc trzeba z niego korzystać, czerpać garściami, ale zachowując kontrolę i równowagę, bo pamiętajcie, co za dużo, to niezdrowo, więc żeby się nie przelało albo nie ulało. Panujcie nad wszystkim. I cierpliwie, na spokojnie, bez awantur, bez krzyków. Działajcie. Kochani, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego, udanego maja. Dużo miłości, cierpliwości, pogody ducha oraz zdrowia. A teraz zapraszam wszystkie samotne bliźnięta, tak zwane single. Teraz będzie czytanie dla Was. Wracam za chwilę, tylko potasuję karty. I witam ponownie wszystkie samotne bliźnięta. Teraz będzie czytanie miłosne na maj 2020 dla Was. Karty już potasowane, przełożę i zaczynamy. Najpierw zajrzymy do przeszłości, zobaczymy, dlaczego jesteście sami. Co tam się wydarzyło, że bliźniak nie ma partnera bądź partnerki. Zaczynamy. Przeszłość. Wisielec. Obecna sytuacja. Koło fortuny. Połowa miesiąca. Umiarkowanie. Wasze nastawienie na całą sytuację, jak Wy to odbieracie, jak Wy to widzicie, czujecie,
Rycerz kielichów. No pokaż się rycerzu na białym koniu. Co karty radzą? Rycerz mieczy. Co lub kto stoi na przeszkodzie ku waszemu szczęściu? Kochankowie. I koniec miesiąca. Osiem kielichów. Dla czytania mamy króla kielichów, rak, skorpion bądź rybki, mężczyzna po 40. No dobrze, kochani, dobierzemy sobie karty, bo bliźniak czekał, czekał, ciągle coś tam odkładał w czasie, jakąś decyzję. Jeszcze nie dojrzał być może do decyzji, żeby być z kimś. A może potrzebował przerwy, żeby uleczyć się po poprzedniej jakiejś relacji. Już patrzę. Wisielec. Trzy denary. No też praca. Praca. Dużo zabierała wam czasu i nie mieliście być może czasu na ten temat myśleć. Koło fortuny, czyli coś się zmienia szybko. No i jest tutaj znowu umiarkowanie, czyli wydaje mi się, że tutaj być może w podróży, gdzieś na wyjeździe albo w innym miejscu, w pracy, no coś zaczniecie kręcić z jakimś strzelcem. Więc tutaj już coś się dzieje i, że tak powiem, są dobre widoki na przyszłość. Być może jest to osoba wam przeznaczona. Jednocześnie też jesteście spokojni, opanowani, czujecie, że panujecie nad całym swoim życiem, jesteście odpowiedzialni, odpowiednio dozujecie wszelkie atrybuty życia i oby tak dalej. No w połowie miesiąca mamy tutaj znowu tą kartę umiarkowania. Jest to karta miłości, stabilizacji w pracy. No mówię, kogoś w pracy możecie tutaj poznać, może jakiś strzelec tutaj podkochuje się w was. Zwróćcie na to uwagę, ale widzę też, że pracujecie nad sobą, pracujecie nad swoim charakterem, swoimi emocjami, bo brakuje wam chyba pewności siebie, moje kochane bliźnięta, bo tutaj karty radzą rycerz mieczy. Rycerz mieczy to jest taki błyskotliwy, bardzo bystry umysł, ale też odwaga, pewność siebie, siła woli. No i takie szybkie podejmowanie decyzji, więc żeby się decydować. A bliźniak sobie tu wisi i sobie myśli i mimo, że już wie, czego chce, to nic z tym nie robi, bo on sobie jeszcze poczeka, bo on zdąży, bo teraz jest praca albo studia, albo jakieś kursy muszę skończyć, czegoś się nauczyć i stawiam na karierę. No właśnie, więc tutaj starajcie się zachować balans pomiędzy życiem zawodowym a uczuciowym, prywatnym, bo żebyście się nie obudzili z przysłowiową ręką w nocniku, że życie wam przeleci. Co z tego, że będziecie mieli kupę kasy na koncie, jak? Nie będziecie mieli się z kim tym cieszyć, tak? Więc zwróćcie na to uwagę, moje drogie bliźnięta. Mieć kontrolę nad życiem, panować nad i sprawami zawodowymi, i emocjonalnymi, uczuciowymi, ale też jest szansa poznać kogoś fajnego, być może w pracy, jakiegoś zodiakalnego strzelca. No i widzę, że tu pracujecie nad sobą, pracujecie nad tym, żeby była harmonia w waszym życiu, być może nad cierpliwością, nad spokojem, nad opanowaniem, tak?
Nastawieni jesteście bardzo, bardzo dobrze. Widzę, że tutaj ten rycerz kielichów pokazuje, że brak wam tej pewności siebie, tego rycerza mieczy. Być może niektóre bliźnięta są takie skromne, nieśmiałe, wstydliwe. Mają bardzo dużo uczuć i naprawdę potrafią kochać, są romantyczne i takie bardzo, bardzo uczuciowe, ale potrzebują czasu, żeby się otworzyć, być może przed drugą osobą. Nie umieją okazywać tych uczuć na zewnątrz, przychodzi im to trudno. Nie są takie wylewne i bezpośrednie, na przykład jak rycerz buław, ale rycerz buław to często, gęsto on wie, co powiedzieć, bo wie, na jaki lep przyciągnąć uwagę partnerki bądź partnera, więc on tutaj w sprawach takiego uwodzenia jest mistrzem. A właśnie te kielichy to są takie wrażliwe, ale bardzo intuicyjne i uduchowione, więc tutaj jeżeli takiego partnera mamy, to wiadomo, że to jest przyjaciel naprawdę na całe życie. No dobrze, czyli wasze pozytywne nastawienie tutaj jest. Chcecie się zakochać, ale być może czekacie na odpowiedni moment, bo nie chcecie wszystko na hura. I teraz, co stoi tutaj na przeszkodzie? Albo to jest wasza karta bliźnięta, ta karta kochanków. Myślę, że wy nie potraficie się zdecydować. Ciągle macie jakieś wątpliwości, być może wybieracie, przebieracie, albo boicie się. Karta śmierci. No, potrzebujecie tej transformacji. Potrzebujecie odciąć się od poprzedniego sposobu myślenia, takiego nastawienia na całą tą sytuację mówiącą o związku. Musicie to odciąć grubą krechą i zmienić się, zmienić swoje zachowanie, być może jakiś styl, sposób postępowania, troszeczkę się otworzyć. No to może być trudne, ale może być druga wersja taka, że myślicie jeszcze właśnie o byłym bądź byłej, gdzie mieliście jakiś związek i coś się rozsypało, tak? Straciliście partnera albo coś się właśnie tutaj popsuło, że nie jesteście razem, więc to też może mieć wpływ na te wasze obecne emocje, na taki sposób bycia i nastawienie, podejście do całej tej sytuacji, jeżeli chodzi tutaj o kogoś bliskiego. Kończycie miesiąc odejściem emocjonalnym właśnie od tego swojego zachowania, albo ktoś się pojawi na powrót w waszym życiu. No nie, raczej jest to odejście od takich trudnych emocji, bo jesteście wypaleni. Nie jest wam dobrze w takiej sytuacji, jakiej teraz jesteście. Planujecie przyszłość. Być może chcecie gdzieś wyjechać, albo planujecie swoje życie, działacie w tym kierunku. Nie chcecie wracać do przeszłości, nie chcecie zawracać, zatrzymywać się, tylko naprawdę już podjęliście decyzję, że działamy i robicie wszystko, żeby jakoś poznać tą nową osobę, tak? Poszukujecie osoby, działacie. Te czytania mamy tego króla kielichów. Może to być osoba, która was wspiera emocjonalnie. Zawsze możecie na nią liczyć, polegać na nim. Może ktoś wam doradzi, może coś podpowie, może zapozna was z jakąś osobą. Jest to mężczyzna po 40, bliżej 50, z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. No mówię, może być to dobry przyjaciel, może być to ojciec, brat, kolega z pracy. Ale osoba, która naprawdę dobrze was pokieruje, możecie się jej wygadać, wyżalić, ona to wszystko przyjmie na spokojnie, jest bardzo taka tolerancyjna, otwarta, cierpliwa, więc na pewno wam pomoże, jeżeli będziecie tylko to potrzebowali tej pomocy, tak? Odczuwali jakieś takie wewnętrzne wsparcie. No i tyle. Jaka rada dla was na maj? Karta siły. Nie poddawajcie się. Bądźcie cierpliwi i walczcie o swoje marzenia, bo nie ma takiej ciężkiej sprawy, której nie dałoby się tutaj opanować. Tak? Być może musicie coś zaplanować, zbudować sobie jakiś harmonogram, ułożyć jakiś plan strategiczny, żeby tutaj zmierzyć się być może ze swoimi słabościami. No i odwaga. Karta pokazuje, bądź odważny, działaj, nie bój się. Bądź odważny i silny wewnętrznie, pewny siebie, tak jak ten rycerz mieczy. Jest odważny, pewny siebie
i szybko działa, tak? Szybko podejmuje decyzję, nie wisi gdzieś na drzewie i rozmyśla o niebieskich migdałach, mimo że już wie, czego chce, nie wycofuje się, nie boi się zaryzykować, tak? Więc tutaj bądźcie odważne, bliźnięta, działajcie, bo uda Wam się to. I na co macie uważać? Sześć mieczy. Swoje plany, w którym kierunku chcecie podążać, żeby znaleźć to swoje szczęście. No i uważajcie też na planowanie wyjazdu, podróży, przeprowadzki, bo myślę, że maj to nie będzie dobry moment na to. Niektóre osoby mogą sobie planować jakąś majówkę, tak? No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może to karta też sugerować, żebyście uważali, rozejrzeli się, bo być może tam poznacie kogoś nowego. Nie, ale raczej tam ktoś chce Was... To nie jest dobry pomysł. Może ktoś chcieć Was oszukać, wykorzystać, zmanipulować. Więc tutaj uważajcie, jeżeli będziecie musieli gdzieś już jechać, bo tą podróż planujecie, być może, to bądźcie ostrożni, żeby tutaj wiedzieć, na czym się stoi. I teraz afirmacja dla naszych samotnych bliźniąt. Już patrzymy, kochani. Upominam się o swoją moc i samodzielnie tworzę własną rzeczywistość. No właśnie, upomnij się, bliźniaku, o tą swoją moc. Zobacz, jaką ta kobietka delikatna, krucha ma moc. Potrafiła oswoić takiego lwa, taką bestię, która po prostu jednym kłapnięciem szczęki mogłaby ją pożreć na pół. Miej odwagę. Miej moc, bo to jest karta mocy. Miej moc, miej odwagę i taką wewnętrzną determinację do tego, żeby działać. Nieraz taką czcionką jest to napisane, że trudno czytać. Proszę o dar zrozumienia, by móc świadomie i z miłością kształtować własny świat i własne doświadczenie. Proszę o dar zrozumienia. No właśnie. Być może dlatego ten rycerz miecz, żebyście myśleli, co jest dla Was najważniejsze. Ale nie tak długo, jak ten wisielec tu wisi, tak? No dobrze. I jeszcze aniołek maleńki dla Was na ten maj. Bądź zadowolony ze wszystkiego, co już osiągnąłeś. No. Co jest? Strajkuje? No widzicie, kochani, no nie da się wytegować. O. Może tak. Widać. Bądź zadowolony ze wszystkiego, co już osiągnąłeś. No właśnie, jeżeli jesteście po jakimś nieudanym rozstaniu, znaczy udanym rozstaniu, tak, nieudanym związku, rozmyślacie nad tym, co się wydarzyło, cały czas ta przeszłość gdzieś tam za Wami się ciągnie i w jakiś sposób odbieracie to jako porażkę życiową. Pamiętajcie, żeby nie skupiać się na tych negatywnych rzeczach, właśnie na tych nieudanych, na tych porażkach, które przytrafiły się w życiu, tylko zawsze wyobrażajcie sobie te sukcesy. Małe, maleńkie, duże. Nie zwracajcie uwagi na to, czego nie udało Wam się zdobyć, załatwić, osiągnąć, tylko zwracajcie uwagę na to, że jestem taki i taki, osiągnąłem to i to, mogę to i to, mam to i to, tak? Najlepiej założyć sobie taki zeszycik i napisać moje osiągnięcia. I zawsze jak Was taki dół emocjonalny dopadnie, bierzcie sobie ten zeszyt w rękę i przeczytajcie, ile jest tego dobrego w porównaniu do tego złego. I zobaczycie od razu, jak Wam wibracje poszybują do góry, poprawi Wam się nastrój, humor i przyjdzie ta siła, odwaga, która powie, nie ma takiej góry, której nie przeniosę. Działam, działam. Jestem odważny, silny, pewny siebie. No dobrze, bliźniaki.
To by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego, udanego maja. Dużo miłości, radości, pogody ducha, cierpliwości oraz spełnienia marzeń. No i zdrówka przede wszystkim. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia, do kolejnego razu. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego, bliźnięta.